Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy jeden z tych starszych odcinków szkoły, bo konkretnie odcinek 51. I dlaczego w sumie się jaram tym, że komentujemy stary odcinek szkoły? Stare odcinki szkoły są porąbane, tak autentycznie są porąbane! Nie będę oszukiwał, jestem troszeczkę podekscytowany. Ale zanim zaczniemy, oczywiście nie zapominajcie także o łapce w górze i subskrypcji, a także wejdźcie na mojego Twitcha, Instagrama i także mój nowy kanał vlogowy pod nazwą Paweł, Julka i Bułka. Link do niego macie w opisie. Dobra, i bez zbędnego teraz przedłużania, oglądajmy. Zapraszam. Siema. Uczniowie z gimnazjalnej klasy 1A wykorzystują każdą chwilę, aby zagrać w gry komputerowe. Jeden z nich, Nikodem Gil, jest już do tego stopnia uzależniony, że w trakcie rozgrywki traci całkowicie kontakt z rzeczywistością. Ja wiem, że prawdopodobnie osoby tworzące paradokument szkoła nie grają w gry wideo, ale taką podstawową wiedzę, jak to, że w gry wideo nie można grać bez myszki, powinni wiedzieć chyba, prawda? I nawet nie zaczynajcie z tekstami typu: ale Paweł, przecież to są laptopy, te trackpady mają... Cholera jasna, trackpadem w gry wideo nie można grać! To jest nielegalne! Nie chowajcie się, wiem, że tu jesteście, jeszcze was wszystkich nie wybiłem. Ale debil. Game over. Co ty zrobiłeś? Ej, weź wyluzuj. Zerwałeś mi akcję. Jaką akcję, Niko? Przerwaliśmy grę. Ale ze mnie debil. No raczej. Przerywać grę tylko na to, że się właśnie lekcje zaczęły? Ja już wiem, dlaczego jestem lepszy od was. Pff. I am better! Mamy teraz informatykę. Możemy zagrać na lekcji. Wygląda jak się kapnie. Nie skapnie się. Zajmę najlepsze kompy, jazda! Nikodem nawet w szkole nie potrafi wytrzymać godziny bez komputera. Trzynastolatek wykorzystuje każdą okazję, żeby wejść do gry. Ten jest mój, wybierzcie tamte dwa, no ruszcie dupy, gramy. Ale w jaką grę grają? No ja chciałbym się dowiedzieć, jakie to są czasy, gdy nagrywano tą szkołę. Czy grali w Counter-Strike'a 1.6? Czy może już to są nowsze czasy i grali w Counter-Strike'a GO? To jest wojna! Niko, ty to jesteś freak! Co to było? Ktoś rozpoznał? Co to jest za gra? Probably this goofy on phone. What the fuck? Dobrze, proszę o ciszę. Zajmijcie miejsca. Dobra, teraz się pojawia pytanie. Czy to będzie jeden z tych odcinków, gdzie gry są przedstawione jako coś, co niszczy życie i jeden z tych chłopców się tak bardzo uzależni od gier wideo, że zacznie mordować ludzi? To jest pytanie. Bo to już jest chyba jakaś klasyka i stereotyp, że jak jest w paradokumencie kwestia gier wideo, to te gry wideo zawsze są te złe, które sprawiają, że dzieci mordują ludzi i tak dalej. No właśnie, dlatego dzisiaj zajmiemy się czymś przyjemniejszym, dzisiaj zajmiemy się czymś, co nazywa się wyścig żółwi. A co to za gówno? Jakieś gówno jest, co to za gra? To jakieś przeglądarkowe flash gra gówniana. Naprawdę chłopaki, myślałem, że was stać na więcej. A ja wiem, co to jest. Robiliśmy to na obozie informatycznym. No to dobrze. Tym razem się nie wywięzie złam, sobie zapodam wam takiego kopa, że pozdychacie jak kleszcz. Ej chłopaki, znowu gracie? My tak tylko na rozgrzewkę. Proszę pana, my tak rączki rozgrzewamy podczas grania, żeby potem lepiej programować w żółwiku. Koledzy Nikodema reagują na upomnienie nauczyciela i od razu wyłączają grę. Ale Nikodem, pochłonięty wirtualną rozgrywką, przestaje się kontrolować. I rozumiem, że chłopaki są takimi graczami i tak się na komputerkach znają, a mimo wszystko nie zdają sobie sprawy z tego, że nauczyciel od informatyki ma swój komputer podpięty do reszty komputerów i on na swoim komputerze widzi, co reszta ludzi robi na swoich komputerach. Oni nie wiedzą o tym? Albo najwyraźniej w tej szkole nie mają takiej technologii i nauczyciel musi podejść i spojrzeć, co robią konkretnie. Co ja powiedziałem? Ej, co robisz? Wiesz, do kogo mówisz? No... przepraszam, trochę się zapomniałem. Siadaj. Przepraszam, no zapomniałem się i prawie ci lutę walnąłem w tego głupiego ryja. Porozmawiamy z twoją wychowawczynią po lekcji. Dobra, wracamy do zajęć. Wyścig żółwi. Wyścig żółwi? Miałem rację, oni w żółwiku programują! Nie pierwszy raz przyłapałem Nikodema na graniu podczas lekcji. Widuję go także z laptopem na przerwach. Chłopak praktycznie nie odrywa się od komputera. Jestem przekonany, że jest uzależniony od gier. Powiedział nauczyciel informatyki, siedząc obok komputera, na którym odpalony jest Counter-Strike. Nauczyciel martwi się o 13-latka pochłoniętego grami komputerowymi. Chłopak staje się coraz bardziej agresywny. Informatyk nie pierwszy raz musi o zachowaniu Nikodema poinformować jego wychowawczynię Annę Turczyn. Co to? Aniu, cześć Ania. Słuchaj, bo Nikodem no znowu mnie prawie uderzył. Aniu, mogę cię prosić? Znowu nasz najdroższy skowronek.
Nikodem, co już tam zrobiłeś? No, właśnie nie wiem. Po pierwsze, grałeś na lekcje w gry online z kolegami. No właśnie, czemu ich tutaj nie ma, tylko mi się obrywa? Fair point! Dlaczego Nikodem jest sam? Ale co to jest za to, Nikodem? No ale proszę pani, to niesprawiedliwe. Kiedy zwróciłem wam uwagę, twoi koledzy od razu przestali grać, a ty nie słuchałeś. No bo się trochę bardziej wkręciłem. Wkręciłeś się do tego stopnia, że przeklinałeś i zaatakowałeś mnie, kiedy wyłączyłem ci monitor. No, to prawda. Nikodem, inni nauczyciele też się na ciebie skarżą, że grasz ciągle na lekcji. Nauczyciele się na mnie uwzięli. Uwzięli się. Dobrze, daj mi ten laptop. Nie, tylko nie laptop. Nikodem. Nie no, proszę pani, ja naprawdę nie jestem uzależniony. To nauczyciele się na mnie uwzięli. O, naprawdę Nikodem? To mogę wziąć twojego laptopa? Nie! I to jeszcze były czasy, w których nie wszystkie dzieciaki posiadały smartfony. Więc nie dość, że Nikodemowi zabrali laptopa, to jeszcze na telefonie sobie nawet nie może pograć. No a skoro gadamy już o grach mobilnych, czy wspominałem o najlepszej grze mobilnej Raid Shadow Legends. Bez dyskusji dawaj laptop, ja nie będę, wiesz, sobą rozmawiać. Bez sensu, to niesprawiedliwe. Odbierzesz sobie go po lekcjach. Teraz jesteś wolny. To by było na tyle. To wszystko. Bez sensu. I popraw się, chłopie. Pięknie. Nikodem to był fajny chłopak, miał dobre oceny, był lubiany w klasie i potem nagle coś się zmieniło. Teraz dostaje gorsze oceny, wdaje się w kłótnie z nauczycielami. Nikodem był dobrym uczniem, miał zawsze świetne oceny, starał się w szkole i nagle pewnego dnia coś się zmieniło. Ciekawe, bo tego samego dnia, czy gdy coś się z Nikodemem zmieniło, powstała strona internetowa gryonline.pl. Ciekawe, czy tu jest jakaś korelacja. Ej, weź, pożycz tablet. Nie mogę, dziady czytam. Ja pierdzielę literatkę. Weź się odwal, tak? Nikodem poszedł do biblioteki, po czym jest zszokowany, że dziewczyna czyta tam książkę. Do tego służy biblioteka. Nikodem jest rozdrażniony. Trzynastolatek chciałby zagrać z kolegami w gry komputerowe, ale wychowawczyni za karę zabrała mu laptop. Nie mogę patrzeć, jak dajesz dupę. Oddawaj mój laptop! Zdobędę ci bazę. Oddawaj! Tak z ciebie, kolega? Jesteś walnięty, Niko. Za chwilę tu wrócę i rozłożę was totalnie. 5 minut i wszystkie bazy będą moje. Widzicie? Odcinek ma ledwo ile? Parę minut, a Nikodem już grozi śmiercią kolegom. Zgadza się. Gry wideo złe! No chyba, że chodzi o Raid Shadow Legends! Nikodem jest wściekły, że nie może grać. Uważa, że został przez nauczycieli skrzywdzony. Postanawia za wszelką cenę odzyskać komputer. Dobry. Szukasz kogoś? Dzień dobry. No, szukam pani Turczyn. Poczekaj chwilkę, dobrze? Wiesz co, nie ma jej, także musiała wyjść. No, bo ona zabrała mi laptop za karę i powiedziała, że mi go odda na tej przerwie, a ja potrzebuję go na polski, mam prezentację. To musisz znaleźć panią Turczyn. A pani mi go nie może dać? Przykro mi, ale nie mogę. Poza tym, nawet gdybym chciała, to przecież nie mam kluczyk od jej szefki, prawda? Szkoda, proszę. Nikodem wykorzystuje to, że w pokoju nauczycielskim nie ma żadnego nauczyciela i włamuje się do szafki swojej wychowawczyni. Włamanie do pokoju nauczycielskiego. To jest zawsze dobry pomysł. Tak. Słuchaj, Nikodem, jak cię teraz złapią, to tak czy siak byś miał przerąbane. Więc czemu nie skorzystać z tej okazji, skoro tak czy siak byś miał przerąbane, to weź od razu, nie wiem, nastraj nauczycielom do ekspresu do kawy. Chciałem zadać pytanie, dlaczego Nikodem ma przy sobie nóż i powiedzieć, że to jest dość dziwne. Ale potem sobie przypomniałem, że ja sam zawsze mam przy sobie nóż i w sumie nie mogę się czepiać. I jakbyście pytali, to tak, noszę przy sobie nóż, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będę musiał się włamać do pokoju nauczycielskiego. Czekajcie, bo czegoś teraz nie rozumiem. Cofnijmy się na chwilę, cofnijmy się na sekundę. Nikodem otwierał szafkę za pomocą noża od góry. I gdy ją w końcu otworzył magicznie, to okazuje się, że zamek wcale nie jest u góry, tylko z boku. Jak on otworzył tą szafkę niby? Trzynastolatek jest z siebie dumny. Czuje satysfakcję. Podobnie jak w grze komputerowej, tak teraz w życiu wykonał niebezpieczną misję. Odzyskał laptop. A, widzicie? Przechodzimy do elementu historii, gdzie dziecku wydaje się, że jest w grze komputerowej, bo tak gry komputerowe wpływają na dzieci. Piu, 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 piu!
Ale to była akcja. Rozwaliłem szafkę Turczyn i odbiłem mojego laptopa. Nikt by się na to nie odważył. Jestem wielki, jestem niepokonany. To wszystko te gry. To dzięki nim przeszedłem na wyższy level. Fajnie, Nikodem. To weź jeszcze sprawdź, ile twoja postać, czyli ty sam, ile masz żyć. Szczęśliwy Nikodem wraca do kolegów, którzy na korytarzu całą przerwę grają na swoich komputerach. Zepsułam sobie. No jasno, spoko, ale daj mi tylko skończyć level, to już. Szybciej. Szybko wracam do gry. Jasno, tylko 5 sekund, dobra? Dobra. Tylko pośpiesz się. Skąd masz kompa? Turczyn ci oddała. No sam sobie go wziąłem. Ukradłeś go? Szkoda, że tego nie widzieliście. Sorry, ja wychodzę, bo ja nic z kradzieżą nie chcę mieć do czynienia. No ja też. Nikodem zbyt dużo czasu spędza przy grach komputerowych. Jest przez to nadpobudliwy i nie radzi sobie z emocjami. Turczyn nie miała mi prawa zabierać mojego laptopa. Niko, świrujesz! Jak się ktoś dowie, to co? Ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą kradzieżą. O, chcesz zobaczyć Fira? No chcesz? No dawaj, co? No co? No dawaj, no! Ej, ogarnij się! Najwyraźniej Nikodem nie jest najostrzejszym narzędziem w szopie. Nikodem, chcąc udowodnić wszystkim wokół, że wcale nie oszalał na punkcie gier wideo, co robi? Ja nie jestem świrem! Ja nie oszalałem! Co się dzieje? O co chodzi? Tak właściwie to nie. Nikodem? Poczekaj chwilę, skąd masz laptopa? To twój laptop? Tak, jest. Piotr Gądek był przy tym, jak wychowawczyni zabrała Nikodemowi komputer. Nauczyciel podejrzewa, że 13-latek musiał go wykraść z pokoju nauczycielskiego. Bez ja. Aniu, proszę cię do pokoju nauczycielskiego, mam problem. Znowu z twoim uczniem. No ale ja nic nie zrobiłem, no. Powiedziałem bez dyskusji. Chłopak nadal nie widzi nic nagannego w swoim zachowaniu i uważa, że nauczyciele traktują go niesprawiedliwie. Proszę. Nikodem? My doskonale wiemy, jak się Nikodem dostał do pokoju nauczycielskiego. Po prostu drzwi się nie domknęły i otworzył i sobie wszedł. Natomiast nauczyciel informatyki tego nie wie. I ciekawe, co on myśli, tak? Co według niego mogło się wydarzyć? Może w jego głowie Nikodem, jak w cyberpunku, podłączył się normalnie do tej konsoli z kodem, zhakował ją i w ten sposób się do środka dostał. To twoja sprawka? Hej, co tam? Zgadnij. Nikodem, jak mogłeś się włamać do mojej szafki? To tylko zamek w szafce. Dzisiaj go odkupię, jutro zamontuję. Ale tu nie chodzi o zniszczony zamek, ty się włamałeś do mojej szafki. O Jezu, wielka afera, bo się do pani szafki włamałem. Co to, pierwszy raz niby? Znaczy, pierwszy raz zostałem złapany, to prawda. Ale samo włamanie to nie pierwszy raz, nie. Pan Gądek miał rację, ty totalnie oszalałeś na punkcie tych gier. No przesadzacie, oddajcie mi laptop i skończymy tę głupią rozmowę. Nie kontrolujesz swojego zachowania. No niech mi pan odda laptop. Oddamy ci laptop, oddamy tylko i wyłącznie rodzicom. Co? No co, co? Jutro ich widzę w szkole. Masakra. Jutro z samego rana twoi rodzice są w szkole. Ojciec 13-letniego Nikodema zaspał. Razem z synem od pół godziny powinni być w szkole. Czeka na nich wychowawczyni chłopaka. Wait, chwila, stop. Oni w programie Szkoła pokazali kadr spoza szkoły. Wow! Naprawdę, w tych starych odcinkach szkoły chyba im trochę bardziej zależało. Mieli budżet wystarczający, żeby nagrywać też kadry poza szkołą. Bo w tych nowych odcinkach tam tylko i wyłącznie jest szkoła. Zawsze wszystko dzieje się w środku szkoły. Nigdy poza tą szkołą, nigdy. I jednym z moich ulubionych osobiście odcinków był odcinek, gdzie chłopak chciał dołączyć do grupy survivalowej. I ta grupa survivalowa, żeby go przyjąć, robiła mu testy. Kazali mu spędzić noc w lesie. W namiocie oczywiście. I co ten chłopak zrobił? Zgadza się! Wziął ten namiot i rozstawił go na terenie szkoły. Bo to ma tyle sensu! Kodem, wiesz, która jest godzina? No sorry, nie wiedziałem, że już jest rano. Chłopie, co ty całą noc grałeś? No, przejąłem nową grę, musiałem ją rozkminić. Popatrz na siebie, jak ty wyglądasz. Oczy masz podkrężone, cały jesteś blady. No nie przesadzaj, no. To jest nienormalne. No, gadasz jak nauczyciele z mojej szkoły. Może mają rację. Gram tyle samo, co inni. Nie mów mi, że twoi koledzy grają całą noc. No, każdemu się czasem zdarza, bo te gry są zajebiste i rozwijają mózg. I... No weź. Chłopie, ja widziałem, jak ty na lekcji informatyki grałeś w tą grę. To jest jakiś tower defense najprostszy. To nic nie rozwija. Poczytaj. Widzisz, gry komputerowe rozwijają mózg. Napisane w gazecie o grach komputerowych. No nie wiem, nie wydaje mi się. Dobra, zbieramy się do szkoły, ja do pracy. Zbieraj się, chodź. Za 5 minut wychodzimy. Jeszcze tego brakowało, żeby mi się ojciec czepiał. Jedna noska w plecy to nic w porównaniu do tego, jakie te gry są zajebiste. Keep out gamer at work. Jezu, jaki cringe.
No po prostu nikt nie ma ze mną szans, jestem najlepszy w szkole. Nikodem nie przyznał się, z jakiego powodu ojciec został przez wychowawczynię wezwany do szkoły. Mężczyzna nie dopytywał. Od kilku miesięcy sam zajmuje się synem i nie bardzo sobie z tym radzi. Dzień dobry, jestem ojcem Nikodema. Witam, Anna Turczyn. Zapraszam. Chodźka. Bardzo się cieszę, że pan przyszedł. Miałam jednak nadzieję, że pojawi się pan z żoną. Wie pani co, no, żona jest w Austrii, pracuje tam, siostra jej załatwia pracę, do wakacji jej nie będzie. Ale co się z takiego stało, że... No jest sprawa. Uważamy z paroma innymi nauczycielami, że Nikodem jest po prostu uzależniony od gier komputerowych. Codziennie przynosi do szkoły laptopa, praktycznie cały czas na nim gra, na przerwach, na lekcjach. Ta, na lekcjach. Uwaga, bo w tej szkole są lekcje. Nigdy nie widziałem lekcji normalnej w tej szkole, w tym programie, nigdy! Jest. A kiedy go upominamy, to reaguje bardzo agresywnie. No, synu, no co ty? Nie przewracaj Nikodem oczami, bo tu chodzi o twoje dobro, my wszyscy się martwimy. Nikodem, opanuj się! Przez te gry komputerowe jesteś zbyt agresywny! Wczoraj zabrałam Nikodemowi laptopa, a on się włamał do mojej szafki i ją zniszczył. No to nie jest normalne. Nikodem, zwariowałem. Ale się stało. No jak to się stało? No nie przesadzasz? Jak? Przecież to jest przestępstwo prawie. Oda pan ten laptop, proszę zabrać go do domu i dopilnować, żeby Nikodem nie przynosił go do szkoły w ogóle. Okej, tak zrobię. No pytanie oczywiście, czy to wystarczy, bo możliwe, że naprawdę jest uzależniony. Chciałam, żeby to pan wziął. W poradni psychologicznej odbywają się zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z tego typu problemami. No myślę, że to jest dobre rozwiązanie, gdyby pan zabrał syna na takie zajęcia. Ja nie jestem uzależniony, pani przegina! Nikodem, uspokój się, dobra? Dobrze, Nikodem, tak jak ci tłumaczyłem. Żeby udowodnić, że nie jesteś agresywny i uzależniony od gier komputerowych, pobij panią nauczycielkę. Czasem przesadza ilości czasu spędzonego przy komputerze. Tak. Ale czy to nie jest przesada, że uzależniony? Ja nie wiem, no ale na pewno zajęcia z terapeutą nie zaszkodzą, tak? Okej, zastanowię się. Wezmę tą lotkę do domu i pomyślę. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli pan to potraktuje poważnie. Nikodem jest sprytny. Nie zamierza iść do żadnej poradni. Wie, że ojciec jest zapracowany i nie ma czasu się nim zajmować. Chce odzyskać laptop. Nic więcej go nie interesuje. No kurde, nie słuchaj tej głupiej Turczy. Jak ty mówisz o oczy? No bo mnie wkurza, no. No może ma rację, co? No nie mam żadnego problemu z komputerem, no. Za dużo grasz. Kurde, potrzebuję tego kompa dzisiaj na teraz już. Do czego? No mam prezentację na polskim, no nie bądź taki ciemny jak ci wszyscy nauczyciele w tej szkole. No nie o to chodzi. No kurde, bez kompa polegnę. No jak polegniesz, no kurczę, co masz zrobić? Chcesz, żebym dostał dwóje? No nie, no pewnie, że nie, ale pamiętaj, nie wolno ci grać, rozumiesz? I just like that, Nikodem ma znowu komputer, no brawo pan tata, brawo. Wolno ci grać, rozumiesz? No dobrze, schowam go do plecaka i wyciągnę tylko na polski. Dobrze. Dobra, dzięki, jesteś cool. Tylko na polski, pamiętaj. No nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że oddałem mu ten komputer. Od razu panu odpowiem, żeby nie żył pan w niepewności. Nie, nie zrobił pan dobrze, oczywiście, że nie. Ale z drugiej strony może mieć rację. No bo wszystkie dzieciaki teraz przecież grają. A nauczyciele lubią robić problemy z byle czego. W końcu odzyskałem mojego ukochanego kompa. Pieprzę Polski, w ogóle pieprzę szkołę. Schowam się w szatni i będę napierdzielała, aż przejdę całą grę. No i od razu ma pan dowód na to, że to nie był dobry pomysł. Wychowawczyni Nikodema dowiedziała się od nauczycieli chemii historii, że chłopak nie pojawił się na lekcjach. Nauczycielka wie, że 13-latek jest w szkole i cały czas go szuka. Jego z tą burzą włosów do szatni wchodził. Dzięki. Proszę. Nikodem! Nikodem, wszędzie cię szukam. Od 2 godzin nie macie na lekcjach. Co muszę jest dokończyć grę. Przestań w końcu grać, słyszysz to? W ogóle twój ojciec miał wziąć ten laptop do domu. Na szczęście mój ojciec nie jest taki zacofany jak pani. Dame! No nie wierzę. Idziemy na zajęcia, dawaj mi laptop. Nauczycielka chce odebrać nastolatkowi komputer. Jednak ten zachowuje się coraz bardziej agresywnie. No po prostu zwariował. Nie. Jezu! Nie, tylko nie to! Spokój się. Mój laptop! Spokojnie, nie... Jeszcze podnosząc z ziemi tego laptopa i go odwracając, jeszcze nim uderzył! Nie, tylko nie to! Spokój się. Włącz się, nic się nie stało. Uspokój się, Nikodem, uspokój. Laptop nie daje się włączyć. Chłopak jednak za wszelką cenę chce dokończyć rozpoczętą grę. Biegnie więc do sali informatycznej. Chryste, jaki psychol! Okej, niech wam będzie, zmieniam zdanie! Jednak gry wideo szkodzą! Nikodem! Nikodem, otwórz te drzwi! Nie otworzę! Wychodź natychmiast! Nikodem, słyszysz mnie? Co się dzieje? Uczeń zamknął się, ma pani klucze zapasowe. Poczekaj chwilę. Nikodem! Kurczę, nie da się otworzyć, klucz jest z drugiej strony. Otwórz drzwi, bo wyłączę prąd w sali.
Słyszysz, co mówię? Informatyk ma nadzieję, że kiedy wyłączy prąd i uniemożliwi uczniowi korzystanie z komputerów, chłopak uspokoi się i dobrowolnie wyjdzie z pracowni. Pierwszy, drugi bezpiecznik. Pierwszy, trzeci, przepraszam, trzeci? Żebyś sekretariatu nie wyłączył. Dobra. Całe pierwsze piętro. No ja tutaj, gotowe. Wyłączyliśmy, nie będziesz grał. Otwieraj. Uspokój się! Co się dzieje? Co się stało? Nikodem wpada w szał. Zaczyna demolować pracownię informatyczną. Do klasy wracajcie, nie ma oglądania. Szybko. Jest. Szybko. Co ty robisz? Nikodem, uspokój. Co się dzieje? Dzwoń twojego ojca, dzwoń twojego ojca. Ciekawe, co się dzieje teraz w głowie Nikodema. Jeżeli ja nie mogę mieć komputera, to nikt nie może mieć komputera! I o ziemię, jeb! Mam telefon, chodź. Uspokój się. Mówiłam, do sali odbyłem klas. Nie ma oglądania, dobrze. Do widzenia. Szybko. Uspokój się. No ładnie. No, tatuś będzie na pewno zadowolony. Wszyscy wiedzieliśmy, że Nikodem ma problem, ale nie wiedzieliśmy, że to jest tak poważna sprawa. I plot twist całego odcinka. Na koniec się okaże, że naprawdę Nikodem nie grał w gry, tylko chciał zrobić pracę domową na Polski. Do szkoły wraca ojciec Nikodema. Mężczyzna jest zszokowany wybrykiem syna. To wina nauczycieli, oni zepsuli mój laptop, włączyli w prąd sali komputerowej, robią mi na złość. Co ty wygadujesz? To wszystko przez te gry. Twoja wychowawczyni miała rację. Ty już na tym nie panujesz w ogóle. Gówno, prawda. Czekaj. Nikodem! Tu, gdzie idzie? Nikodem, co ty wyprawiasz? Nie idę do domu. Ponownie, Nikodem, żeby udowodnić, że nie jest uzależniony od gier wideo. A, dobra, nie chcę ci to powtarzać. Wiecie, o co mi chodzi. Nigdzie nie pójdziesz. Bo w domu jest komputer, tak? Nie o to mi chodzi. Odczerpię się ode mnie. Możesz się uspokoić na chwilę? Chcemy ci pomóc, rozumiesz? Nie potrzebuję żadnej pomocy. Ale Nikodem, my wiemy, że ty nie chcesz pomocy. Dlatego cię zmusimy, żeby ci pomóc. Nikodem, nigdzie nie pójdziesz. Przeprosisz teraz swoich nauczycieli i zaraz po szkole idziemy do poradni. Nie potrzebuję poradni. Nie będę z tobą dyskutował. Pójdziesz to bez dyskusji. Ale nie słuchaj ich, oni są głupi. A, głupi są, mówisz? Okej, no dobra. To chodź, zabieram cię do sklepu, kupimy ci nowego laptopa. Przeproś nauczycieli. Przepraszam. Oczywiście razem z żoną pokryjemy koszty, które spowodował nasz syn. Tylko proszę, nie zawiadamiać się po policji. Mhm. Proszę pana, my musimy mieć pewność, że taka sytuacja się nie powtórzy, a pan skontaktuje syna z terapeutą. Teraz na tym nam najbardziej zależy. Dobrze, tak jak powiedziałem, zabiorę go do poradni. Mhm. I jeszcze jedno, jak tylko terapeuta wyda opinię, potrzebujemy ją natychmiast w szkole. Oczywiście, przyniosę. Nikodem, pożegnaj się ładnie, idziemy. Ale tato! Bez dyskusji powiedziałem, wychodzimy, chodź. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Proszę koniecznie pamiętać o tej opinii, dobrze? Dobrze, oczywiście. Wszyscy się na mnie uwzięli. Robią ze mnie kretyna, ja tylko chciałem spokojnie dokończyć grę. Ale Nikodem, to jest właśnie rzecz z grami typu Tower Defense. One nie mają końca. W nie można wiecznie grać. Dopiero teraz zauważyłem, że mój syn ma poważny problem i muszę coś z tym zrobić. On pójdzie na tą terapię, czy mu się to podoba, czy nie. Mam tylko do siebie pretensje, że wcześniej tego nie zauważyłem. A jak wszyscy doskonale wiemy, najlepiej działają te terapie, na które się zmusza uczestników do chodzenia. Nie no, oczywiście ja sobie żartuję. Nikodem potrzebuje terapii, to cholera tak bardzo mocno jej potrzebuje. O, widzę, że terapia pomaga Nikodem. Zajebista jest ta gierka. Grafika jest najlepsza, najlepsza ze wszystkich. Ej no, weźcie pokażcie. Nikodem Gil chodzi na terapię do poradni psychologicznej. Ojciec pozwala mu korzystać z komputera raz w tygodniu. Ale fajnie. Zamknij tego laptopa i daj mi go. Ale co? W tej chwili zapraszam jutro twoich rodziców po odbiór. Ale... Powiedziane było, jest zakaz grania na lekcjach tak. I na przerwach. No tak. Teraz będzie to bardzo surowo przestrzegane. Bo wcześniej mieliśmy to kompletnie w dupie i musiała się zdarzyć tragedia, żebyśmy teraz zareagowali. Normalnie jak w prawdziwej polskiej szkole. Dziękuję wam kochani serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Oczywiście jak zawsze koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. A także weźcie mojego Twitcha, Instagrama i na mój drugi nowy kanał vlogowy. Link macie w opisie. I napiszcie mi kochani serdecznie, co zrobiliście najgłupszego przez gry wideo. Ja ludzi morduję, bo grałem w GTA kiedyś. Dzięki wielkie i czołem. Do zobaczenia. A, i to jeszcze były czasy, gdzie nie wszystkie dzieciaki posiadały smartfony. The fuck was that?